Elder Scrolls to seria z tradycjami trwająca już od 1994 roku. Można śmiało powiedzieć, że to takie GTA RPG-ów fantasy. Tu nie ma wpadek i części słabych. Nie ma co ukrywać, tak jest i w przypadku piątej już, lub dopiero, biorąc pod uwagę, że minęło 17 lat, odsłony. W zagranicznej prasie aż huczy, zestawienie ocen na największych serwisach powoduje opad szczęki. Cóż, zweryfikujmy, czy rzeczywiście niesamowity hype na Skyrim ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tradycyjnie już zaczynamy w sytuacji kryzysowej, skazani na stracenie. Jednak z opresji ratuje nas wielka skrzydlata bestia. Tamriel od dawien dawna nie widziało smoków i to właśnie my musimy dowiedzieć się, skąd się wzięły i oczywiście powstrzymać ich natarcie. W międzyczasie dowiadujemy się również, że jakby inaczej jesteśmy wybrańcem, który jako jeden z nielicznych posiada dar. Jaki? Więcej już nie będę zdradzał, a dopowiem tylko, że weźmiemy udział w wielu zadaniach pobocznych, wysłuchamy ciekawych historii i będziemy świadkami niezwykłych wydarzeń. Pod względem fabularnym to nadal wysoki poziom. Historia wciąga jak smok nosem wieśniaka. Znany z poprzedniczek, świetny system rozwoju postaci stał się jeszcze bardziej unikatowy. Jedyne co wybieramy przy tworzeniu naszego awatara to płeć, rasa oraz wygląd. To, kim będziemy, uzależnione jest więc w jeszcze większej mierze od poczynań. Jeśli dużo strzelamy z łuku i staramy się poruszać cicho, rosną umiejętności łucznictwa oraz skradania się. Po osiągnięciu określonego pułapu wybieramy jedynie coś na wzór perków z danej dziedziny. Zniknęły natomiast typowe dla gier RPG statystyki jak siła, zręczność itd. Teraz z każdym poziomem do wyboru mamy tylko trzy opcje. Ilość punktów życia, manę czy wytrzymałość. Mamy więc spore uproszczenie, lecz ku mojemu zdziwieniu nie wpłynęło to negatywnie na rozgrywkę. Zapytacie pewnie, co ze znakami zodiaku? Tym razem sprawa wygląda troszkę inaczej. Otóż po całym świecie rozsiane są kamienie, którymi aktywujemy konkretny gwiazdozbiór. Dzięki nim zwiększymy szybkość uczenia się niektórych atrybutów. Niektórych, ponieważ aktywny może być tylko jeden. Na szczęście te podstawowe, czyli gwiazdozbiór wojownika, złodzieja oraz maga, są łatwo dostępne zaraz na początku przygody. Przed premierą deweloperzy zalewali nas coraz to nowszymi materiałami z gry. Szczerze mówiąc, trochę nawet przesadzali, co spowodowało, że nie czekam już na grę z takim utęsknieniem. Jeśli znacie to uczucie na jedzenia przy gotowaniu, to wiecie, co mam na myśli. Ich przechwałki na temat swego dzieła potrafiły nawet irytować. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to oprawa, która miała powodować palpitację serca. Cóż, panowie od marketingu Bethesdy mogli nieco przystopować. Jest bardzo ładnie, ale nie na tyle, by nazwać grę przełomową technologicznie. Wysokie rozdzielczości tekstury, dorównująca dzisiejszym standardom fizyka, a i to potrafi czasem nawalić, nie oszukujmy się. Skyrim nie wybija się niczym szczególnym pod tym względem. Czasem gra świateł potrafi przykuć uwagę, ale już to wszystko gdzieś widzieliśmy. Trzeba mieć tupet, by z taką pewnością siebie zachwalać własny produkt w sytuacji, gdzie wszyscy wiedzą, iż najładniejsza wydana do tej pory gra ukazała się ładnych kilka lat temu. Pochwała należy się za to za optymalizację, która to jest naprawdę bardzo dobra. Nie miałem problemu z komfortową zabawą na wysokich detalach w rozdzielczości Full HD, więc uważam to za sukces programistów. Muzyka nie jest inwazyjna i daje o sobie znać w bardziej przełomowych momentach i podczas walk. Idealnie dopasowuje się w klimat rozgrywki i śnieżne krajobrazy. Główną zaletą gry jest szeroko pojęta wolność. Co prawda mapa wydaje się być nie większa niż w poprzedniczce, lecz niemal wszędzie znajdziemy coś ciekawego do zwiedzania. Jest naszpikowana atrakcjami jak tort świeczkami na setne urodziny. Gra jest bardzo sandboxowa. Główny wątek to jedynie mała część tego, co oferuje Skyrim. Oczywiście możemy wykonywać zadania zmieniające otoczenie w większym stopniu, tak jak na przykład dla różnego rodzaju gildii, lub w mniejszym, jak zbieranie kapusty dla rolnika, gdy chcemy dorobić. Co ciekawe, każda rozgrywka jest zawsze trochę inna, ponieważ omawiana produkcja posiada generator questów. Dostajemy zatem losowe, poboczne zadania i losowych NPC. Zmiany wkradły się także do walki. Teraz lewy przycisk myszy odpowiedzialny jest za lewą rękę, a prawy za prawą. Korzystając z tego udogodnienia, możemy zatem dowolnie miksować narzędzia destrukcji i czary. Tylko od gracza zależy, czy jego alter ego będzie dzierżyć tarczę i broń, dwa oręża, czy na wzór paladyna broń białą i czar uzdrawiający. Szerokie pole manewru to na pewno domena Skyrim objawiająca się na każdym kroku. Same potyczki są widowiskowe, a filmowości dodają znane z Fallout 3 trzecioosobowe ujęcia ciosu kończącego walkę.
Ekipa odpowiedzialna za polonizację spisała się na medal. Już sama obsada robi wrażenie, gdyż mamy okazję posłuchać m.in. głosu Piotra Frączewskiego, Krzysztofa Kowalewskiego czy Wiktora Zborowskiego. Aktorzy brzmią naturalnie i sprawiają wrażenie, że wiedzą, w czym biorą udział. Żeby nie było zbyt pięknie, Skyrim nie jest grą pozbawioną wad. Konsolizacja menu to element, który na pewno nie wszystkim przypadnie do gustu. O ile wygląd i stylizacja drzewek umiejętności na gwiazdozbiory to ciekawy pomysł, to już samo poruszanie się po menu ekwipunku wymaga nieco cierpliwości. Czasem zaleta może rodzić wadę, tak jak na przykład jest w przypadku questów. Ilość NPC i zanen jest tak duża, że nie mogło się obyć bez drobnych wpadek. Niestety kuleje także AI. Zdarza się, że przeciwnik zatrzymuje się lub biega bez celu, a my w tym czasie zasypujemy go granem strzał. Skyrim to produkcja mogąca śmiało startować do miana gry roku. Otwartość świata, jego wysoka interaktywność, świetna oprawa audiowizualna. Słowem, wszystko to, co powinien zawierać najwyższej jakości RPG. Z drugiej strony nie ma mowy o żadnej rewolucji czy niezwykłych innowacjach. To po prostu jest ten sam, lecz udoskonalony The Elder Scrolls. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana gier roleplaying. Dzięki za uwagę, mówił dla Was Neox i zapraszam do odwiedzania naszego portalu graż24.pl. Cześć!